Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą Battle Brothers. W poprzednim filmie walczyliśmy aż 3 razy raz z pająkami, 2 razy z bandziorami. Do tego mamy nową ambicję. Do spełnienia musimy uzbierać 2000 koron lub więcej, żeby wykonać chorągiew. No ale dobra, pędzimy dalej. Jakiś kontrakcik, dwie trupie czachy, Hakon Sundheim. Chcę, żebyśmy eskortowali jego karawanę na Steinberg. To jest na północny zachód stąd, 4 dni drogi, płaci 18 koron za głowę i 1070 po. Chciałbym więcej po. Chyba nie do końca rozumieć, jak to działa. No dobra, 18 koron za głowę i 1070, i tak to jest bardzo dużo. 1070 to jest bardzo dużo pieniędzy. No i automatycznie pędzimy, no bo to jest eskorta. Tutaj do gadania nic za bardzo nie mam. 1000 zarobię, stracę w 4 dni 364, jeżeli dobrze liczę. To będę miał 2000 koron. Będę miał 2000 koron, to spełnimy ambicje. No i my ruszamy z prawego dolnego rogu do lewego górnego rogu. 4 dni aż tutaj, czyli w sumie całą mapę w 5 dni można przejść. Z każdego miejsca na mapie w każde miejsce w 5 dni maksymalnie. To nie jest aż tak daleko. Chyba że ta karawana szybciej pędzi niż my chodzimy. Dlatego jest 4 dni, nie wiem. Nie wiem, a połowa drogi gdzie jest? Połowa drogi jest tutaj, gdzie jest ta mgła wojny. Tak. I się zbliżamy, a jeszcze nie miałem walki. To bardzo dobrze. Chociaż nie, bandziorów jakichś łatwych bym chciał, bo za każdą głowę przyniesioną mamy 18 koron dodatkowych. To atakujcie mnie, bandziory. Najlepiej słabi, ale liczebni, żeby ich było dużo. Żeby dużo was było. Halo, bo ja zaraz tam będę. Ej, nie opłaca się brać w takim razie. No jeszcze i tak ja chciałem się wylicytować na to, żeby dostać więcej po. Ale nie opłaca się brać eskortując karawanę właśnie za głowę. No bo ja praktycznie z nikim nie walczę, nie? No w skrócie ścigałem jakiegoś złodzieja melonów. Nie pozwolimy, żeby go dojechali. No i dobra. Ej, zyskaliśmy, ale zgret. Zyskaliśmy złodzieja melonów. Dobra. Zyskaliśmy złodzieja melonów. Tak, mamy 8. Mamy nowego typa za fryty. Złodziej melonów, jest to złodziej. Ej, to trzeba cię wyposażyć, chłopaku. Dwie gwiazdeczki przy obronie, w zwarciu. Stanowczość 37 i 3 gwiazdeczki. Dobra, dobra. Ale masz bardzo mało życia, bo to masz pierwszy level w ogóle. Ojoj, to ty długo nie pożyjesz. Dam mu widły na razie. Nawet nie mam dla niego hełmu. Niech stoi z tyłu. Żeby nie, bo jak dam go do pierwszej linii, to on zaraz padnie. Taka jest prawda. Dobra, my zaraz będziemy, a walki nie mieliśmy w trakcie tej eskorty. Ale zyskaliśmy chłopa za fryty. Obroniliśmy go przed wieśniakami. To było bardzo dużo do tłumaczenia. Powiem wam szczerze, że jak ja tak musiałbym słowo w słowo tłumaczyć każdy odcinek bandziory. Ale chyba nie chcą nas atakować. To po prostu będę wydawał jeden odcinek raz na 3 dni, bo czasu bym na to wszystko nie miał. Dlatego też jakby wybierając grę, wolę z językiem polskim wybierać. Dobra, mamy tak. No zdobywamy 1070 koron i teraz to miasto jest dobrze zaopatrzone. Tak więc włazimy, dawać kontrakt, co jest? Dostępne są tu tylko kontrakty rodu szlacheckiego, władającego tą frakcją, jednakże szlachta nie uważa cię jeszcze za godnego zaufania.
Psiarnia? Wow. Silny i wierny pies, wyhodowany na potrzeby wojenne. Można spuścić go ze smyczy w bitwie, aby dokonał zwiadu, wyśledził lub dogonił uciekających wrogów. A tu jest, ma na sobie skórzany pancerz chroniący go przed... A tu jest jeszcze pancerz. Psa bym kupił. Sprawdził, jak on działa, czy się opłaca. Cierń. Już mi się podoba. Kupujemy jednego psa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Zweryfikuję to w trakcie gry, czy są spoko te psy. Przydałaby się jakaś konkretna zbroja na łeb, na tego nowego. 351. No i nie mam 2000. A miałem przez chwilę, tylko wydałem. Kurczaki. Tylko wydałem. A jak sprzedam teraz to wszystko, to będę miał? Chyba nie. Niestety, tego sprzedawać nie będę. Szczerze wam powiem, to ja tu nic nie kupuję. Ja miałem mieć 2000. Nie wiem, czy to mi zaliczy, bo przez chwilę miałem. Ej, dobra, to nie ma tu... Idę stąd. Idę stąd. Pisaliście mi w sekcji komentarzy, żeby skupić się na jednej frakcji i dla nich robić. To skoro robiłem ciągle dla tych zielonych, to idę tam w dół. Po drodze mamy dwa miasta z białymi flagami. Idziemy, idziemy. No właśnie, miałem te 2000 i kupiłem psa. Szkoda, że się nie odhaczyło od razu. Szkoda, szkoda. Dawać kontrakt. Mało mi brakuje, zaraz będę tracił. Tu też nie mamy. To ja nawet nie sprawdzam, co tutaj jest dostępne. Bo wydam pieniądze i nie będę miał tych 2000. Na dół, tutaj. Gdzie wyjdziecie? No tutaj. Oni dziwnie czasami podróżują. Klika się w jedno miejsce, idą w drugą. Co wy? Halo? Ty pionku, ty. Tutaj chodź. Zapraszamy, zapraszamy. Czy ja muszę się leczyć w ogóle? Nie, wszyscy zdrowi, ale bez humorku. O, pajęczy zmysł. Wojtuś. Żyćko. Zmęczenie. Atak, a talencik. To będzie mój główny tank, bo ma 3 gwiazdki przy życiu, więc damy mu kolosa. Zwiększymy 25%, o 25% zdrówko i ma nagle 102. 102 punkty życia. Trzeba będzie ich później pozamieniać, bo... nie pasuje mi tyle życia na włócznika. On powinien być w środku, mieć jakiś topór. O, kontrakcik znajdą trupią czachę. A co to za budynek? Zatruty olejek. A mogę wytworzyć za 75, bo mamy 2 gruczoły jadowe. Wytwórz. Jest to fiolka olejków wymieszana ze skoncentrowanym jadem pająków. Można pokryć nią groty lub strzały. Broń ogólnie, nie? Fajnie, mamy wtedy trującą broń. Teraz muszę 300 zarobić. Dajcie kontrakt na 300. Została skradziona kolekcja rzadkich monet. Trzeba ją odzyskać. Dobra, ile to dla ciebie warte? 360. A chciałbym więcej. 370. Za jedną trupią czachę 370 biorę. Musimy podążać tropem w pobliżu tego miasta. Czyli to złodzieje będą? To chyba będą złodzieje. Akurat będę miał 2000. To nie mogę wydawać pieniędzy. Ja wiem, że tam gościu nie ma nic na głowie. Chyba, że coś taniego będzie. Coś na łeb. 61. Kurczaki. To jest za 31. Ten kaptur. Kupię, bo dostanie w łeb i zginie. To jeszcze mogę sprzedać. Trzymaj, chłopaku. Świeżaku. Złodziej melonów. Trzeba go nazwać. Mścisław, tak? Była propozycja w sekcji komentarzy. Nie wiedziałem, że w ogóle takie jest imię, ale jest staropolskie i też miasto na Białorusi. Jakby co? No. Ścisław, złodziej melonów. Od razu z pseudonimem. A co z tym psem? Aha, dobra. Mamy taką umiejętność teraz. No właśnie, bo skoro ty masz tak dużo życia... Czekaj, czekaj, czekaj. Małe zamianki tutaj. Mała roszada pójdzie. Andrzeju.
Andrzej idzie na bok. Zostanie słabszy, słabszy sprzęt. A ty dostaniesz ten topór i sprzęt konkretniejszy. Do tego... O, to ci damy. A siatkę kto dostanie? Ty trzymaj siatkę. I sztylet. No i dobra, jest gitara. Gdzie są bandziory? Na południowy wschód od tego miasta. Gdzieś tu. Podążaj tropem, tylko nie widzę jeszcze śladów. Południowy wschód. Mamy wschód. Południe. No chyba jestem w dobrym miejscu, tylko że nikogo tu nie widzę. Złodzieje, dobra, mamy. Dawać ich, dawać tych złodziei. Przyłapujesz grupkę zbójców taszczących własność twego mocodawcy. Wydają się nad wyraz zaskoczeni tym, że ich odnalazłeś i nikt nie traci czasu na zbędne negocjacje. Szybko się zbroją, a ty wydajesz rozkaz. Białe orły, do ataku. Sporo bandytów opryszków, chyba dokładnie 7. Dobra, bandyta opryszek to jest to, co lubię. Czekamy na nich, bo ci najeźdźcy są mocni. A, no i przyspieszyłem przed odcinkiem w ustawieniach gry, rozgrywki. Ruch jest szybszy. Nasz i wrogów. Jest szybszy troszeczkę. Jak to tu wygląda? Mógłbym na to spróbować wejść. Dobra, czekamy tam na nich. Niech oni podejdą. Złodzieje! No i dobra. 55%, nietrafiony, dziękuję bardzo. 49%, trafiony i to potężnie. Myślę, że powoli podchodzimy. Powoli, powoli, bo kończymy turę, będziemy bliżej. Andrzej, spróbowałbym, żebyś uderzył tak dookoła, nie? Może to się uda. Nie wiem, czy dobrze robię tak podchodząc, ale... Ale co tam? Spróbujemy, nie? Spuszczamy psa? Spuszczamy psa. Jest piesek. Ojoj, chyba źle zrobiłem spuszczając tego psa, bo teraz się skupią na nim, nie? Wow, ale on mocno gryzie. Pies jest spoko. A masz. Dobrze, Mścisławie. Bęc trup. No piesek tutaj załatwił sprawę. Bęc. Dobra, jest wszystko pod kontrolą. Tutaj podejdziemy. Atak! Głowa lata. Ale obrywają. Aż mi ich szkoda. Czy ja stąd trafię tu? Chyba nie. Poczekaj. No poblokowałem się i to... I to niesamowicie. Tam ktoś uciekał. O, piesek. Piesek goni. Ty tutaj się nadasz. Świetnie. Nietrafiony. 31%. To chyba najwięcej, co? Nie, to mam 66. Nietrafiony. Ten zginie? Zginął. Idziemy. Oj, uważaj piesku, nie chciałbym cię stracić, drogi byłeś. Rozłupić tarczę. W sumie to temu, bo ten ledwo żyje. No, tak będzie chyba lepiej.
No i trafił niesamowicie. Trafił niesamowicie. Pomóż mu. Biegnij. Próbował uciec i oberwał. Piesek gryzie. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Poczekaj tu. A masz ty. Eryk nie trafił. No, powiem. Cały Eryk. Nietrafiony, niestety. Ale ty masz szansę trafić, bo masz dwa strzały, lekko draśnięty wróg. Dobra. Ile was jest? Trzech. To jedziemy. Oj, riposta. Piesku, nie daj się na to nabrać. Szkoda, że nie sterujemy tym psem. Jakby nie mam nic do gadania. Ten ledwo żyje. Nie możesz nic zrobić. Nowa tura, piesek gryzie. Kolejny trup, ten ucieka. Chyba ten też. Nie jestem pewny, ale chyba też ucieka. Nie, hej, nie uciekniesz. Uda mu się uciec, czy mu się nie uda? Postaram się zrobić tak, żeby mu się nie udało. O, przejdę. Otoczymy cię. Otoczymy cię miłością. Dobra, nie udało się. Bardzo łatwa walka ze złodziejami. Mścisław, złodziej melonów. Jest tutaj. Bardzo pięknie. Pawełek zabił dwóch. Ej, spore nagrody. Spore nagrody. Fajno. Drugi kontrakcik zrobiony. Dobra, kolekcja rzadkich monet znaleziona. Idziemy ją oddać. Idziemy oddać. Mścisław, złodziej melonów, pielęgnuje swoją ranę. Pytasz go, czy wszystko w porządku. On potrząsa głową i wyjaśnia, że był to jego pierwszy smak prawdziwej, okrutnej walki. Nie z tego się spodziewał. No, panie, to nie są jakieś kalambury, ty. Tracimy trzy punkty, to jest stanowczość. No, to takie życie, chłopie, takie życie. Dawać hajsy. I czy mi starczy? Będę miał chyba równe 2000, znaczy lekko ponad. 370 dostajemy. Jest, mamy, nie mogę nic wydać. Ta ambicja, o właśnie, czekałem aż się jakby zaliczy, musiałem wyjść z miasta. Nikt nie lubi skąpców, a już zwłaszcza nie grupa wędrownej, złaknionej krwi hałostry, której główną motywacją są pieniądze. Nie każdy, a właściwie to nikt, nie był zbyt zadowolony, gdy zasugerowałeś ograniczenie wydatków, by uzbierać na chorągiew kompanii. Kiedy już kompania opłaciła sztandar i został on wzniesiony po raz pierwszy, aby zatrzepotać dumnie na rześkiej porannej bryzie, nikt nie śmiał stwierdzić, że nie było warto. Ludzie są wręcz dumni ze swojej nowej chorągwi i wymyślają dla niej nawet różne nazwy przy ognisku, choć żadna z nich się nie przyjmuje. Teraz wszyscy jasno widzą, że to nie jakaś banda wynajętych zbirów, a prawdziwa kompania najemników. Kogóż spotka zaszczyt cierżenia tej chorągwi? Kogóż... Kompania zdobywa sławę, wydajemy 1000 na chorągiew, mamy chorągiew, te morale do góry. Czekajcie, tu już kontraktów nie ma. Tu już kontraktów nie ma, jeszcze 1000 mamy. No, to teraz to możemy na spokojnie sobie się tym zająć. Ty masz level, Jack, łucznik, atak dystansowy. Masz zero obrony w ogóle, nie? Na pewno zmęczenie. No i żyćko. Jeżeli chodzi o talent, no to jest łucznik, więc sokole oko. I tą chorągiew proszę mi pokazać. To jest jak broń, tak? 50-70. No i tutaj mamy coś takiego. Sojusznicy w zasięgu 4 pól otrzymują dodatkowo 10% stanowczości postaci, która dzierży chorągiew. Czyli to musi mieć osoba, która ma bardzo dużą stanowczość. To jest to. 53 i gwiazdka. 53 i 3 gwiazdki, ale to jest Wojtek. To jest Wojtek, który
no, będzie tankiem. 38 bez gwiazdki, 40 z gwiazdką. Okej, okay, ty masz 3 gwiazdki. No właśnie, nasz Mścisław ma 3 gwiazdki i bardzo mało życia. Czyli co, będzie szybciej mu ta stanowczość rosła. Czy Mścisław, złodziej melonów, będzie naszym chorążym? No, on albo Paweł. Chociaż ten Paweł ma też 2 gwiazdki przy życiu. No to chyba kurczaki trzymaj ty. Ale dostałeś awans społeczny szybciutko. To jest na 45. Zamienimy tutaj. To jest gorsze. I ty musisz być gdzieś w środku. Ale jajca. Ale jajca. Ty masz 35. Tutaj mamy 65. 55. Tak, o, ty bierzesz to. Ty bierzesz to. No i jest cacy. Jest cacy, złodziej melonów. O, dachy do kupienia. Wartość 180. Można kupić za 170. Dobra cena. Biorę. Gdzieś tam się sprzeda. To kupiłem za 164. Nie, to nie sprzedam za 20 mniej. Nie jestem głupi. Ale sprzedamy widły. Jedną tarczę sobie zostawię. Jeden miecz sobie zostawię. Tak w razie W. No, gdyby ktoś dołączył znowu, żeby miał od razu wyposażenie, żeby nie był nagi i wesoły, nie? Wiecie, co chodzi. Wiecie, co jest 5. Nie mam żarcia. Tanie żarcie poproszę. Tanie żarcie. To też jest dosyć tanie. No i dobra. Mógłbym. O, dobry łucznik. To jest konkret, ale 2500? Nie mam takich rzeczy. Nie mam takich rzeczy. Nie wynajmuję już ludzi z pierwszym levelem, co najmniej z trzecim. Nie ma tu kontraktów. Tu byłem. Pędzimy do tego miasta. Na południe stąd. Czy jakieś rany są? Nie ma. Lekko zadowoleni jesteśmy, ale nie za mocno. 62%. Fajnie by było w karczmie się nachlać. Zaraz chyba to zrobimy. Mgła wojny. Trochę się boję, że ktoś mnie zaatakuje. Oby nie. No i na nową ambicję czekamy. Jeszcze nie wskoczyła nam. Zaraz pewnie coś się pojawi. Made Inc. Nic się nie pojawiło, a my jesteśmy w Made Inc. Czy jest tutaj kontrakt? Tutaj jest na jedną trupią czachę. Jest susza. Przez niespodziewaną falę upałów uschło. Wiele miejscowych upraw na targu, mniej żywności i te ceny są wyższe. To tutaj nie kupujemy na pewno żywności. Napadnięte szlaki handlowe, czyli jakieś bandziory są w pobliżu. Dlatego jest ta trupia czacha, czyli kontrakcik. Karczma, no właśnie. 55 za kolejkę. Drogo u was w barze tej. Mówią, że... Mówi się, że koboldy i gobliny lubują się w świecidełkach. Sam nigdy w to nie wierzyłem, jednak wiele razy widziałem coś połyskującego w słońcu na wzgórzach na zachód stąd. Połyskującego na zachód stąd, wzgórze. Trzeba się to sprawdzić. I słyszałem dziwne opowieści o małych i przysadzistych istotach wędrujących po okolicy. Dobra, na zachód od tego miasta, na wzgórzach, dobrze wiedzieć. My pijemy, poprawiamy sobie humor. Nie wszyscy, ale część. 55 wydałem. Do tego jest tu golibroda, który mnie nie interesuje. Targ. Co macie na targu? Za 192 macie. To jest wartość 140. Ej, skoro to jest wartość 140, a ja kupiłem za 171. Kupiono za 171. To ja chyba nigdy tego nie kupię po niższej cenie. Ja to kupiłem nie sprawdzając wartości. Ale tutaj, patrzcie, kupiłem za 177, mogę sprzedać za 227. Już fajny zarobek. Fajny zarobek na tym. Ale na tym stracę i chyba wszędzie stracę. Więc jeżeli będę mógł stracić na tym 5-10 złotych koron, to przyjmę to. Tutaj tracę, no, dużo więcej. Za 26 tego nie sprzedam, nie. Na targu nie ma nic ciekawego? Nie ma nic ciekawego na targu. Amunicję jeszcze mamy.
a ochotnicy nie ma nikogo z wyższym levelem. Niestety. Ej, dobra. Dobra, ja bym sobie tak zakończył odcineczek. Zrobiliśmy dwa kontrakty. Zarobiliśmy hajs, wypełniliśmy ambicje, mamy tysiaka do przodu i stąd będziemy kontynuować następny film. Trzymajcie się. Siema.